Dobry wieczór Państwu. Pani Natalia Bąk i Maciej Szczęsny. Pani Natalio, zmysł każe mi przypuszczać, że dzisiaj będzie zły i dobry policjant. Jaką rolę Pani wybiera? To się okaże za chwilę. Zanim o tych policjantach, to takie pytanie. Był Pan w Katowicach może ostatnio? Szczęśliwie byłem. Reprezentacja grała w Chorzowie. W ubiegły wtorek wielkie otwarcie restauracji Arka Milika. To dlatego pytałam o Katowice. Zdecydowanie wolałbym Arkę Noego. Kuchnia między innymi azjatycka, europejska. Barmani serwują drinki pod nazwami, uwaga, na przykład Diego, na przykład Spalony, Coach, Zidane. Który Pan by wybrał? Przed 23 jesteśmy, w związku z tym wybieram krystalicznie czystą wodę mineralną. A tak myśląc o tych barmanach, to tak sobie pomyślałam, że oby tylko trafiali do tych kieliszków. Ale zmieniając temat, przenosząc się do innego Arkadiusza, Arkadiusz Malarz, mecz Legia Korona. Co w tym złego, panie Maćku, że trener stawia na młodszych i bardziej perspektywicznych zawodników? Gdyby wszystko było jasne i gdyby to wynikało tylko i wyłącznie z aktualnie prezentowanej formy sportowej, nic by nie było w tym złego. Natomiast ja przypuszczam, że dla cały czas jednak świeżego coacha Legii, Ricardo Sapinto, możliwość posadzenia nie tylko na ławce rezerwowych, ale nawet na trybunach Arka Malarza, który przez kilka lat utrzymywał Legię w grze o... skutecznie utrzymywał w grze o Mistrzostwo Polski, Legię grającą słabo albo coraz słabiej. To jest takie wyjście zastępcze i znalezienie kozła ofiarnego, ale to jest tylko i wyłącznie moje domniemanie. Domniemanie i przypuszczenia, bo tak pan powiedział. Mnie natomiast nie podoba się takie wylewanie swojego żalu na forum mediów społecznościowych. Przez Arkadiusza Malarza. No przyzna pan, że nie jest to dobra forma wylania, przelania, opowiedzenia o swoich emocjach. Cóż takiego napisał był, bo jak pani wie, ja nie mam Twittera. Teraz możemy zobaczyć, państwo też mogą zobaczyć. No nie jest to chyba najlepsza forma opowiedzenia o swoich uczuciach. Uważam, że Arek miał pomysł kiepski, ale reakcja trenera dla mnie bezcenna. Cóż takiego się wydarzyło? Cóż takiego powiedział trener? Nie przesadzajmy. Powiedział tylko, że nie podoba mu się takie właśnie zachowanie. Nie. Powiedział na konferencji prasowej, że czuje się urażony, że czuje się dotknięty. Bo nie ma się co dziwić. I teraz zobaczmy na drugiego tweeta, na drugą wypowiedź Arka Malarza. Powiedział, że został skrzywdzony przez los, przez życie. Tutaj nawiązanie do życia prywatnego zupełnie niepotrzebne według mnie. A teraz nie da się już skrzywdzić przez pracę, czyli wiadomo, że przez klub, czyli wiadomo, że przez Ricardo Sapinto, który nie widzi dla niego miejsca w składzie. Uważam, że jako wolny człowiek ma prawo, nie przekraczając pewnych granic, pisać również o swojej pracy. W końcu napisał prawdę. Otóż Arku, ty powinieneś wiedzieć przy okazji to, czego my nie musieliśmy się domyślać, że Ricardo Sapinto to przy okazji lojalny, szczery, odpowiedzialny, uczciwy i niezwykle wrażliwy człowiek.